Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Hot Wheels Unleashed, odcinek drugi i dalej sobie będziemy kontynuować przechodzenie City Rumble. Okej, co my tu mamy? Mamy tu jakąś czasówkę, 49 sekund, spróbujmy, jeszcze nie próbowałem czasówki. Ja w wolnej chwili też przetestowałem sobie tryb online. Muszę przyznać, że jest nieźle, ponieważ cały czas praktycznie gramy na innych trasach tworzonych przez również innych ludzi, nie tylko na oryginalnych. Na tym wyścigu. Jest, udało się na złoto. Tak jest, 43,310 setnych, a było trzeba co najmniej 44, mniej niż 44. Ok, więc czasówkę mamy zaliczoną, a jakieś zębatki za to dostaliśmy? Chyba nie, tylko kasę. Zdobywasz dostosowanie do piwnicy, zielone drzwi lśniące, wow, i 40 monet. Okej, tu już lepiej się w sieci zarabia. Muszę przyznać. Udało mi się również nawet raz wygrać w sieci, ale był naprawdę taki chory poziom, że cały czas praktycznie wszyscy spadali. Było trzeba bardzo wolno w niektórych momentach. No trudny, trudny. Niektórzy pomyśleli chore, chore, naprawdę chory tory. Śmieszne wręcz. Ale to jest fajne właśnie, że na początku zawsze w online dochodzi do losowania. Wszyscy losują, na jaki stawiają tor, na jeden ze zwykłych torów zrobiony przez innego gracza, stworzony. Samemu też można stworzyć. Dobra, zbliżamy się do pierwszego już. Pierwszy zawsze sadza peleton trochę, że tak to nazwę. Teraz ja muszę być tym pierwszym, który odsadzi peleton. Wszystko zależy od driftów, jak udane będą. Okej. Drugie kółeczko. Sprawnie pierwsze poszło. Zastanawiam się, czy na przykład jak zmienimy poziom trudności, to będziemy zyskiwać na przykład więcej zębatek albo więcej kasy. To mnie zastanawia. Będę musiał sobie to sprawdzić. Zawsze dobrze jest mieć zanadrze, chociaż jedno długo. Jakby coś poszło nie tak właśnie, tak jak teraz, żeby móc naprawić swój błąd. Już tego tutaj się nauczyłem w trakcie gry online również.
i zdobywasz 40 monet i klasyczne Hot Wheels, dostosowanie profilu. Tam. A co tutaj mamy? Misja ściśle tajne, ale nie mogę. Trzeba coś odblokować. No dobra, to teraz mamy tutaj czasówkę i tutaj mamy czasówkę. Ale zanim to zrobimy, spróbujmy właśnie na wysoki poziom przestawić. I zobaczmy, czy teraz na przykład więcej zdobywamy za coś. Tutaj, dobra, a zaraz cofnijmy się. Jeszcze chcemy porównać. Też 50, to samo, tylko tyle, że trudniej będzie. To lipa. Dobra, czasówkę spróbujmy jeszcze normalnie, ale wyścig spróbujemy już przestawić na trudniejszy. W takim bądź razie. Szkoda, że się nie dostaje więcej. I trochę dziwne to też. A może kasy się dostaje więcej? Zębatek tyle samo. Udało się? Nawet nie wiem. Ale osiągnąłem drugi cel, ale można lepiej. 42. A kurde, jak mało zabrakło. Dobra, jeszcze raz, restart. Setne sekundy zaważyły. No to lecimy jeszcze raz w takim bądź razie. Przy dwójce. Teraz było lepiej chyba. Jest, udało się. 47, 250. Okej, no to co? Czasóweczkę mamy z głowy, więc lecimy sobie dalej. Co mamy? Wyścig. Tak jak obiecywałem, wyścig teraz spróbujmy podwyższyć. O, niespodziankę dostaliśmy. Zębatki. Dostosowanie piwnicy, co mnie najbardziej... Najmniej interesuje, najbardziej chciałem powiedzieć. Okej, okay, ale za to kolekcja. Przejdźmy sobie. Bardziej chyba tu do sklepu. Niespodzianki i otwórz niespodziankę, którą otrzymaliśmy. Aha. No cóż, dobra, nie będę komentował, jakiś paździerz. Zrobiłem to mimo wszystko. Mogę kupić jeszcze coś. Okej, tylko z tych 500-ek, no to tutaj kupmy. Supercharge. I otwórzmy. Czy to już mam, ten samochód? A, mam już. Okej, okay, a żeby go ulepszyć...
200 trzeba, ja mam 80. Fajny jest. Trzeba nad nim popracować, bo na razie ma statystyki słabe, ale jest niezły. Dobra, powróćmy do eksploracji tutaj, tylko jeszcze właśnie. Poziom trudności wysoki i spróbujmy wyścigu. Tak. Chciałem zakręcić Rogala, dobra. Będzie niepotrzebny, bo lepiej było jednak wygrać ten wyścig. Ale nie mogłem się powstrzymać. Pączka. Fajny, ten tor mi się podoba. O kurde. Jeszcze raz trzeba zacząć w takim razie. Teraz jest odczuwalne, że jest trudno. Trzeba jakby się przyzwyczaić. Thank you.
jak ten na tym. Tutaj. No naprawdę, nie sposób go przygonić. Muszę mieć chyba szybszą, bardziej ulepszoną furę. Okej. Czyli już rozumiem, czemu nie mogę na razie na wyższy poziom. Podejrzewam, że jakbyśmy ulepszyli tą furę na maksa, to byśmy mieli już szansę. Że to może być od tego uzależnione. Więc powróćmy na średni. I spróbujmy nabić te zębatki potrzebne do kolejnego ulepszenia. A teraz 500 trzeba, ojej. To jest bardzo dobre. Zapomniałem o turbie. To nic. Teraz to jest inna robota. Mówię, trzeba furę najpierw ulepszyć. Nic w tych trudniejszych poziomach mierzyć się z nimi. No to wręcz niemożliwe. Chociaż jeszcze mogę przebiec. Możesz w ostatniej chwili. No jednak jest duża różnica odczuwalna między poziomami, jak się okazuje. No i tak właśnie jak myślę, że później, jak już ulepszymy ten pojazd na maksa, możemy sobie pozwolić na wyższy poziom, żeby też nie było zbyt łatwo. A na razie trzeba pozbierać. Okej,
Mamy tutaj kolejny wyścig, od razu wybieramy. Jak w ogóle to wygląda teraz? Ile mam tych monet? Zobaczmy. Znaczy tych zębadek 80, to jeszcze mało. A tutaj jakby fajnie ulepszyło prędkość już na maksa i siłę hamowania, jakby to naprawiło. 500, o kurde, warto zbierać, ale dużo zbierania. I tylko z tego, co zauważyłem, za City Rumble to wpada, bo za online tylko monety wpadają. Nawet jak pierwsze miejsce zdobędziemy, to tylko monety. Dobra, tutaj mamy monety. Tutaj nie możemy się dostać, bo tutaj trzeba coś odblokować, tak? A jak tutaj odblokować? A żeby tutaj odblokować, wydaje mi się, że trzeba może tutaj od góry. Spróbujmy od góry się dostać. Dobrze, że miałem na tę korygację tego błędu. Korektę tego błędu. Korygację. Ostatnie kółko. Muszę przyznać, że tutaj jest zaciekła walka cały czas. Fajnie, podoba mi się to, podoba. Już nie mogę się doczekać właśnie ulepszenia naszego pojazdu. Jakieś osiągnięcie właśnie skoczyło. Co za widok? Wygraj szybki wyścig na dowolnej trasie w wieżowcu. Okej. Coś nowego, co to takiego? Okej, zębatki zdobyliśmy, bardzo dobrze. O to nam chodzi. Nadszedł czas. W następnym wyzwaniu stawisz czoła pierwszemu bossowi. O proszę, nie będzie łatwo, ale wierzę w ciebie. Na pewno ci się uda. Okej. Zobaczmy,
stówkę, aż można wygrać kasy. Zobaczmy, jak wygląda walka z bossem tym razem. Stawmy jemu czoło. No dobra, jak się okazuje, boss to już nieco większe wyzwanie, co jest ciekawe. Właśnie zastanawiam się, czy nie lepiej było powrócić tutaj do niego, jak już będziemy mieli mocniejszą furę. Ale spróbujmy mimo wszystko. Kumulujmy sobie nitro na początku. Ale muszę też tych przeciwników cały czas mieć blisko. Ciężko, ciężko. Teraz szybkie odwrócenie, ciach. Lecimy dalej. Kurde, ten cyngiel. Prawdopodobnie coś mi się rozlało na ten cyngiel RT. Nie chce mi odskakiwać, się przykleja. Zobaczyć. Jest to dla mnie duże utrudnienie, bo chcę puszczać i drift wprowadzać na szybkę. Gdzie się zmieni? Jesteśmy dobrze. Coś za błąd mam tu blisko. No to o co się dzieje? Thank you.
Teraz kumulacja, w którą stronę? Wybieram prawą. Cały czas siedzą. Skuba nic, no. Życie mu, żeby spadł. Mamy jaki trudny jest do pokonania. Jest! Udało się! Udało się? Jest! Udało się! Ale moty! No, muszę przyznać, że walka z bossem jest o wiele, wiele trudniejsza. Okej, skoczyło osiągnięcie za wygranie walki z pierwszym bossem. I ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.